Partnerem odcinka jest czy w dobie internetu i ataków hakerskich wywiad i szpiedzy nadal mają sens? Myślę, że mają, bo jeśli zrobisz agenta, który zostanie premierem albo ministrem obrony narodowej, to nie ma chyba, to chyba jest lepszy niż ten komputer. A u nas największym sukcesem co jest? Złapanie jakiegoś potrzebnej kategorii szpiega raz na 5 lat albo wydalenie oficerów attaché, przewerbowanie agenta. To jest sukces kontrwywiadu, o tym się nie mówi. Czy jest możliwe, że katastrofę w Smoleńsku wykorzystały rosyjskie służby i dzięki niej systematycznie destabilizują życie polityczne? A co za tym idzie całą Polskę? Czy niektórzy politycy uwadzy są agentami na przykład rosyjskimi? Jest z nami autor wielu książek, były żołnierz wojskowych służb informacyjnych i kontrwywiadu. Dobrze mówię? Były oficer 1. Batalionu Rozpoznawczego 9. Brygady Kawalerii Pancernej, wojskowych służb informacyjnych i służby kontrwywiadu wojskowego. Bardzo mi miło pana gościć. W zasadzie już nie pana, bo przeszliśmy na ty. No, zgadza się. Więc będziemy się posługiwać pseudonimem książkowym. Ja bym tak prosił. Bardzo proszę. Więc lecimy z tymi pytaniami. Jest kilkanaście pytań z komentarzy z YouTube'a, ale zanim do nich przejdziemy, to ja mam swoje. I pierwsze, od czego, jak trafiłeś w ogóle do wojska? Skąd się wziąłeś w wojsku? Czy to był taki od małego jakiś pomysł na życie? Czy to był przypadek? To był bunt młodzieńczy. Jeszcze raz. To był błąd młodzieńczy. Bunt. Bunt. Bunt bardziej, nie błąd. Błąd też pewnie, może nie. Teraz nie, ja nie lubię się cofać w przeszłość i gdybać, co by było, gdyby. W każdym razie kiedyś doszło do ostrego starcia z moim ojcem. Bardzo dobrym ojcem. Bo w pierwotnych planach od wielu lat planowałem, że po maturze pójdę na archeologię. Że ojciec zaczął, ja to... mieć swoje uwagi do prowadzenia się przeze mnie. Stwierdziłem, że dość tego korygowania. A że szkoła oficerska dawała pełną samodzielność, czyli odcinałeś się od rodziny i praktycznie zaczynałeś życie gdzieś z dala. Więc drogą mojego kolegi, który był ze mną w klasie w średniej szkole, złożyłem papiery do WKU i wylądowałem we Wrocławiu na zmechu. Taki był kierunek moich działań. I co dalej się działo? Bo mnie interesuje to, czy wieśkowie sami wynajdują takich gości, czy ci goście wynajdują wieśków? Przypomnę, że tak potocznie mówi się na były już służby WSI. Wsioków. Wsioków? Wieśków? Nieważne. W każdym bądź razie... Ze mną było, ja nie mogę mówić o wszystkich, bo każdy ma swoją drogę miał, bo WSI nie ma. SKW to jest całkiem inna formacja i nie możemy ich porównywać. A do tego pewnie dojdziemy. Ja skończyłem szkołę oficerską do kierunku działania specjalne i rozpoznawcze. Taki pluton był, komandosów, czy jak to tam zwał. Mieliśmy na tym kierunku przez 2 lata kształcenie po pierwszych 2 latach ogólnych. W związku z tym, co ja skończyłem, długo ma być historia, czy krótka? Bo historia jest pogmatwana. Mamy prawie 2 godziny. No. Skończyłem szkołę oficerską. Pod takim czymś jest podział prac. To nie ty decydujesz, że będziesz pracował, to armia decyduje, gdzie cię wyślę do pracy. Podział prac polega na lokatach. Wchodzisz, im wyżej jesteś w rankingu lepszych ocen, tym masz większą możliwość wyboru jednostek.
Chyba, że jesteś tak zwanym plecakiem. No, no to o tych to nie mówimy, bo tych prac już nie było. No ale jeszcze przed, to był 92 rok, jak skończyłem szkołę oficerską, to wtedy jeszcze jednostki nadwiślańskie dostawały za darmo oficerów, nowych oficerów do swoich formacji. Czyli przechodziliśmy, można było trafić do jednostek nadwiślańskich bez żadnego problemu. To było też wojsko. Ale po reformie to się rozwaliło na pół i MON zażyczył, bo ja trafiłem pierwotnie do kompanii rozpoznawczej jednostek nadwiślańskich, która stacjonowała w Górze Kalwarii. Taki miałem przydział po podziale pracy. Ale że się to rozleciało, to MON zażądał sobie za nas pieniędzy. Bo jednostki nadwiślańskie poszły pod podporządkowanie MSWiA. A w związku z tym, że MSWiA chciał jak nas najwięcej wyciągnąć, to około 18 oficerów plus ci, co chcieli, pojechaliśmy na selekcję w Bieszczady do Gromu. Więc jeszcze przy okazji, zanim trafiłem do normalnej linii, zaliczyłem selekcję Gromu. Oczywiście nie chciałem iść do Gromu, miałem swoje powody. Ale selekcja ciekawa. Ukończyło nas ją de facto 6. Skończona, zaliczona. Tak, zaliczona. De facto 6, bo selekcja w Gromie, to tutaj pewnie Nawal lub inni autorzy opowiadali, jak wygląda, nie wiem. Ja zostałem przymuszony lekko do tej selekcji. Nawet nie wiedziałem, gdzie jadę, bo najpierw z Wrocławia pojechaliśmy do Warszawy, tam nas załadowano w autobusy z kadetami z innych szkół, z oficerami i podchorążymi innych szkół i wywieziono nas w Bieszczady, nie? I na miejscu dopiero tak już oficjalnie nam się powiedziano, że to jest selekcja, nie? Selekcja ciekawa, no bo wylądowaliśmy na początku w takim jakimś schronisku. Myśleliśmy, że tam będziemy nocować, no to będę. Tam jakiś Jarek, tak się przedstawił, powiedział, o naszym ma być selekcja, że to do Gromu i tak dalej. Oczywiście ja już z kumplem, no tak, jaki Grom. My swój Grom to żeśmy przez 2 lata przeszli, po 5 dni do bytowania w lesie albo po 2 tygodnie na poligonach. Także każdy miał już swoje spojrzenie na pewne rzeczy. No ale te 5 dni wspominam o tyle, że sprawdziłem się tego, czego się nauczyłem na szkole oficerskiej. No w każdym razie wracając do selekcji. Wieczorem rozdano nam po 2 koce i 6 namioty. Wywieziono w miejsce, gdzie była kiedyś jakaś wieś i strumień płynął. Powiedzieli, że rano przyjdą, macie tu jeszcze eski na 6 dni i rano przyjdą i będziecie brać udział w selekcji. Ja miałem tylko dresy, bo tyle było w faksie. Dresy i trampki. Przez 6 dni ten namiot, żeśmy leciały i psy do 24 rozbijali przy zapalniczkach. Dlatego chciałem powiedzieć o tej selekcji, to jeszcze tylko parę słów. Leciały niesamowite, no ale rozbiliśmy ten namiot. Nie było łóżek, materaców, kalimat. A jakie kalimaty w 92 roku? Jaka selekcja? 2 koce wojskowe, takie szare i naprzód. Tu miałeś się wyspać i rano co? Był stolik, przyjechali komandosi. Proszę, tu jest mapa, a tu pan ma dojść. Zdalaliśmy po tych trasach przez 5 dni. Ci, co się pogubili, wiadomo, odpadali automatycznie z selekcji. I nas się robiła coraz wąska grupka. I do tej w ostatni dzień szło nas 5, między innymi z mojego protonu 5 i 1 łącznościowiec. Zostało nas tylko 6 na trasę. I takie 2 rzeczy opowiem fajne z tej selekcji. Nie? No wchodzimy, na selekcji się chodzi samemu. Nie wolno chodzić pod dwójkami, trójkami, każdy idzie sam. Ale że ja i z kumplem mieliśmy wywalone trochę na tą selekcję, więc żeśmy sobie razem szli tam w sumie, bo trasy coraz były różne, nie? Ale na początku, jak było tam na około 30, no to trasy były takie podobne, w zasadzie te same dla niektórych. A tam się tak z Szagim taki udało, że mieliśmy taką jedną trasę jednego dnia, że byliśmy razem na tej trasie w sumie, z innym wyjściem minutowym. Ale na jedną górkę, na jeden punkt żeśmy weszli razem. I tam był fajny instruktor, fajny. I zobaczył nas obydwu, no bo u nas, że po 2 się nie chodzi i tak dalej. A myśmy byli palaczami, nie? A zapalniczki poszły, szlak trafił, kurwa, przy rozbijaniu namiotu. No i Szagi pyta, czy instruktor ma ogień? A instruktor mówi, że prawdziwy komandos nie pali. No chwinta na nas, schodzimy, ale Szagi go oświecił i mówi, ale prawdziwy instruktor to kurwa ma ogień. No zeszliśmy tam, poszliśmy na trasy, zrobiliśmy te trasy, przeszło nas 6. Nawet jeden na nogę zwichnął, ale się dostał. Potem no niestety piętę stracił w Gromie. No ale takie to już były chyba czas. To tak, no taka jaskółka była z tą jego nogą. W każdym razie ostatnia noc jest wyjście na trasę. To jest 50 km, jak bodajże pamiętam.
Wszyscy mówią, że to jest że to jest bardzo ciężki odcinek, że tak i tak dalej. To jest bardzo ciężki odcinek. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że myśmy nie wiedzieli, jak on tak terenowo będzie wyglądał. Bo to, że czy przebiec na czas 50 km to jest jedno. Ale jak na takim odcinku jest na przykład 3-4 brody, które trzeba pokonać, nawet po łydki w wodzie, po kostki nawet, to jest piekło, jeśli masz jedne buty. Jak masz nogi rozgrzane i wejdziesz do lodowatej wody, to czujesz, że ci milion igiełek wbija się w podeszwę. Wychodząc jesteś sztywny. Zanim je rozruszasz, to mija 100-200 metrów. No i przy takim drugim czy trzecim brodzie zauważyliśmy, że jest most kolejowy obok, nie? No to mówię do Szagiego, jest most, no to nie będziemy to dalać po tej wodzie. Weszliśmy na ten most, zeszliśmy z drugiej strony i nagle instruktor przez krzaczków. A panowie co? A my wykorzystaliśmy naturalne przejście przez rzekę. A my się znamy. To ten sam. Panowie się cofną do tej wody w dół i z powrotem. To takie wspomnienia z tej selekcji właśnie. I tak skończyłem selekcję do gromu. A wracając do tematu, przedłużyłem trochę, nie? Nie trafiłem do tych jednostek nadwiślańskich, bo się rozwiązała umowa. Zaliczyłem za to selekcję do gromu. Ale poszedłem za to do 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, gdzie służyłem 2 lata jako dowódca plutonu rozpoznawczego. Ale że przerwę, to jaki sens miała ta selekcja? Oni chcieli, jaki cel był tej selekcji? Oni chcieli jak najwięcej wyrwać żołnierzy do gromu, bo potem już mieli za nich płacić. Oficerów. Z różnych jednostek. Czyli to była dla was taka jak gdyby nieoficjalna propozycja, żeby tam po prostu, żeby się transferować do gromu. Bo do gromu w tym roku jeszcze nie brali pieniędzy za to. I nie chcieli po prostu złapać większe finansowe sprawy. Na tej zasadzie. Aha. Może ktoś jeszcze się będzie nadawał, może kogoś jeszcze namówił. Na tej zasadzie. W każdym razie potem trafiłem do tej 9. Brygady Kawalerii Pancernej. 2 lata tam odsłużyłem, potem dostałem awans i propozycję na dowódcę kompanii rozpoznawczej w 1. Batalionie Rozpoznawczym w Siedlcach, nowo formowanej jednostki. Tam zostałem dowódcą kompanii rozpoznawczej, tam byłem dowódcą kompanii rozpoznawczej do 97 roku, czyli 3 lata, nie? Dosyć sporo. A w 96 był taki fajny oficer WSI, ochraniający się. Zresztą wtedy się dowiedziałem, że jest w ogóle WSI, tak między nami mówiąc, w Batalionie Rozpoznawczym. On często przychodził do klubu. Batalion to jest mała jednostka, mało kadry. I tam kiedyś wyszła taka sytuacja, że siedzieliśmy w klubie i on sam bezpośrednio, parę osób było. Jak ci tutaj już kończy się kariera, to może byś do WSI spróbował. Czyli do mnie. Ja mówię, ale jak? A to przyjdź, to pogadamy. No to poszedłem. Tam jest propozycja pracy. No to jest propozycja pracy. Ankieta. No i potem to już po WSI decydowało, czy ty się nadajesz, czy nie. Jeśli przeszedłeś wstępną, nie będę o niej mówił, selekcję, o której nie wiedziałeś, ty złożyłeś ankietę, a inni nad tobą pracowali przez następny rok czasu na przykład, to jechałeś na następną selekcję. Psychologiczną, fizyczną. Czyli to było jeszcze, to WSI działało przy całym tym rozmontowaniem? To do WSI nie można się było zgłosić. Znaczy można się było zgłosić, nie? Ale WSI typowało sobie ludzi do pracy w swoich organach. I który to było, ile przed tym, jak to się wszystko później przedkonwertowało? W 96 zgłosiłem ten akces, znaczy zaproponowano mi. W 97 poszedłem na kurs roczny. W 98 byłem w WSI już kadrowym pracownikiem. A w 2006 nas rozwiązano. No to 8 lat. Okej. Jest wyjazd do Afganistanu i to jest wyjazd taki, to jest wyjazd na rozkaz też, czy to jest wyjazd taki samy, jak gdyby też takiej chęci spróbowania czegoś nowego, czy kwestii zarobkowej, czy po prostu jest rozkaz odgórny, jedziesz i koniec, bo jak czytałem tą książkę Kontakt, no to wylądowałeś w miejscu, gdzie chciałeś wylądować i na miejscu dowiadujesz się, że cię gdzieś przerzucają i już nie będzie takiego, nie będzie tak kolorowo, nie? No nie i będzie. Dlatego pytam, nie? Bo jak to też jest z tymi rzeczami, czy, albo jak było z tymi rzeczami? Za pierwszym razem, jak rozwiązano WSI, ja byłem dosyć wysoko w strukturach, ale nie byłem wyznaczony. W SKW byłem jak wszyscy oficerowie oddelegowany. Czyli nie byłem de facto oficerem służby kontrwywiadu wojskowego. To było łamanie
łamanie ustawy notabene, nie chcę już się tutaj rozwijać. Myśmy o tym wiedzieli, że nas po prostu, można powiedzieć, lekkim szantażem zmuszają do pracy na zasadzie delegowania. Jak będziecie dobrze pracować, to was wyznaczymy na stanowiska w formacji. Na razie jesteście oddelegowani. No i ja się z tym nie zgodziłem, a byłem dosyć wysoko, może trzeba było milczeć. No ale pewnych rzeczy się nie robi. Ja nie pracowałem operacyjnie, bez wyznaczenia, bo ustawy bym łamał. To się nie spodobało, więc dostałem alternatywę. Albo do rezerwy kadrowej, albo do na wyjazd do Afganistanu. Przyjąłem to, ale Antoni, ten sławetny, no wtedy podpadłem właśnie tym, co powiedziałem. Stwierdził, że ja to jestem, jednak się nie nadaje nawet do Afganistanu. I poszedłem na dwa lata, na prawie rok do rezerwy kadrowej. Zmieniła się władza, przyszła nowa, ściągnięto mnie z powrotem, wyznaczono na stanowisko. Zostałem jednym z naczelników w pewnym inspektoracie operacyjnym. I pracowałem przez półtora roku. Dostałem taką może nieformalną propozycję od swojego przełożonego, czy nie chciałbym, wtedy to już całkiem inaczej wyglądało, pojechać razem z nim, mam jakieś tam doświadczenie, bo gdzieś tam byłem wcześniej, na wyjazd do Afganistanu. No, czy w Afganistanie to jest dla każdego żołnierza wyjazd to jest wyzwanie. Ja nie mówię w zarobkach, wiadomo, że to jest ważne, ale każdy tutaj, jak jesteśmy w kraju, to trenujemy. Fakt, że w służbach się nie trenuje, my nie trenujemy. Służby specjalne nie trenują, my cały czas działamy na bojowo. Czy pokój, czy wojna, no, my nie rozróżniamy tych dwóch zagadnień. Po prostu u nas wszystko jest na bojowo. Ale Afganistan to jest, wojna to jest inna specyfika, a w czasie pokoju nasze działania to jest inna specyfika, tylko że to nie jest trening, nigdy nie jest, to jest wszystko na bojowo. No i chciałbym się, stwierdziłem, że no, to jest to, czego jeszcze w życiu nie zrobi, nie do końca, bo już parę razy gdzieś tam byłem, ale chciałbym zrobić to do końca, nie? Od początku, od A do B tam w pewnej formie. I stwierdziłem, że to jest dla mnie dobre wyzwanie, nie? Sprawdzenie tego, co tutaj się nauczyłem, czy na tych innych wyjazdach, czy ja podołam temu zadaniu. No i się zgodziłem. Miało być jedno zadanie, tak jak powiedziałeś. Okazało się, że zostało drugie zadanie. No, czyli trafiłem do bazy, gdzie praktycznie no, mało się działo operacyjnie. Musiałem to podnieść od początku, nie? Ale z czego to wynikało? Z braku ludzi? Czy ludzi. Faktycznie było tak, że jak gdzieś tam w tych filmach sławetnych, że tam jacyś harcerze pojechali, strażnicy miejscy i Bóg wie kto jeszcze. To jedno, na pewno. Ale czy faktycznie tak było, że zdarzałoby, no w każdej jakiejś tam plotce jest jakieś, można powiedzieć, jakieś ziarnką prawdy, ale czy w tym wypadku mogło tak być i było? Przyjechałem, był jeden oficer operacyjny. No to jak on pracował? On robił co mógł, ale nie da się kurde za czterech robić, bo to jest fizycznie niemożliwe, no. A czy to pytasz, czy jeżdżą tacy? No, miałem tego nie mówić, ale w pewnym momencie, nie zimą, nie chcę mówić dokładnie kiedy, miałem pod sobą trzech podwładnych, ambitnych ludzi, ale żaden nie miał doświadczenia, żaden, dwóch nie było w wojsku, nie znali języka. A ja miałem tłumaczy tylko anglojęzyczny. No to masz tu wojna. No, ta zmiana w 2010 roku latem, to nawet w Wikipedii piszą, że to była najbardziej bojowa i ciężka zmiana. No to ja pracowałem 24 na dobę. W laczkach jeździłem, czyli w klapkach na spotkania z źródłami, bo już po prostu nie wyrabiałem czasami. No tyle. No dobra. No ale jak dostałeś ten rozkaz, ten przydział, no to wnioskuję, że miało być fajniej, znaczy miało być fajniej i w miarę bezpiecznie, w sensie miał być większy luz, a dostajesz przydział, gdzie no, wrzucili cię trochę w kocioł, nie? Bo tak, pierwszy przydział miałem robić pewną robotę operacyjną, o której nie mogę teraz tutaj powiedzieć, ale na bojowo, ale fajnie, nie? W bazie dużej, gdzie jest w miarę bezpiecznie, gdzie wyjazd na miasto nie wiąże się z takimi obostrzeniami jak gdzieś tam w górach. I z innymi, bo to miało być współpraca, o której za mocno nie mogę mówić. A w bazie drugiej miałem zbudować od początku kontrwywiad, gdzie kurwa naokoło tylko jedno było strzelanie, tak? Jeżdżałeś za bazę. Bazę nazywali, Warrior był nazywany przez żołnierzy bazą rakietową. Bo średnio co drugi dzień wpadała rakieta do Warriora. No to były fajerwerki. No, dobrze, tak, że, dobrze, że żyjesz. Wszyscy się cieszą ci, co wrócą, że żyją. Okej. Jak smakuje afgański chleb?
Bardzo. Jest pyszny. Jest pyszny, bo jest bez żadnych dodatków. Tylko, że on smakuje przez pierwsze 3-4 godziny. A potem się robi taką... No niezbyt smaczny, nie? No, ale tak naprawdę jest dobry. No, jak to jest być takim gościem, który jest... No ciężko mi się to wyobrazić, nie? No bo jesteś w kraju, który w zasadzie najechaliśmy, nie? Trochę. Wprowadzając tą tak zwaną demokrację i nagle musisz tam sobie... te źródła pozyskać i jesteś jeszcze w takiej bazie, gdzie mówisz, że co dwa dni ląduje rakieta i ty musisz tam wyjechać na tym Komarku gdzieś tam, czy z kimś. Hamerkiem. To ja tam jeździłem, dopóki mi nie jebali w dwóch zasadzkach pod rząd. No właśnie, no jak w ogóle, od czego się zaczyna, jak nawiązać ten kontakt z kimkolwiek, że, a jeszcze tym bardziej go przekonać, żeby ci przekazał... Tomek, ja już jedną sprawę w sądzie mam. Czyli nie... Ale mogę powiedzieć w zamian za to, że jak już nawiążesz spotkanie, taką dygresję, nie? Ale czy za to się beceluje, czy to po prostu ktoś... No podejrzewam, że chyba się płaci za to, nie? Że ktoś się tam z kimś zderzy i żeby o czymś pogadać, tak? Ja o tym nic nie powiem. No, dobra. Ale mogę ci opowiedzieć fajną sytuację, jak już żeśmy byli na takim spotkaniu, gdzie wiadomo, mówi się, że Afgańczycy, jak cię już wpuszczą do domu, to włos ci z głowy spaść nie może. No wiadomo, myślę, że to jest 99% racja. Nic strasznego nie będzie oczywiście. No i dostaliśmy poczęstunek, bo zapytałeś o chleb. To mi się od razu śmieszna sytuacja przypomniała. Tam jedzenie jest podawane dla wszystkich wspólnie na takich tych. I dostajesz na przykład takie spodeczki z mięsem. Tylko, że to mięso to pływa w tłuszczu. No pływa. Nie wiem, czy byłeś kiedyś na wschodzie, w Rosji, czy tam... No, w Rosji nie, byłem, ale... W Białorusi. Tam też lubią tłuszcz. Jak ci ziemniaki podadzą, to się leje z tego tłuszcz. No a tam mięso po prostu pływało w tym tłuszczu, nie? No tłusto się je. W każdym razie siedliśmy tam z moim, jednym z oficerów i gospodarz taki... To był akurat jeden z ważniejszych policjantów z pewnej miejscowości. Ten poczęstunek przygotował. No ale mój... Bliżej po prostu tak mikrofonek, bo później będzie... Ale mój partner źle się czuł tego dnia i tak za bardzo nie chciał jeść. A że gospodarz był taki szczery chłop i bezczelny, a wiesz, nie zjedzenie to jednak trochę obraza, nie? To wziął, tak zrobił z tymi palcami, tak maczał właśnie w tym, tak wytarł sobie w usta, wiesz, jak to porobił. Następnie wybrał taki dorodny kawałek mięsa, nie wiem, z wielbłądzie, ośle, nie rozróżniałem tych smaków i mu wsadził w buzię. No chłop mało się nie zżygał, a ja tylko mówiłem, ty to ale bo to drzwi nie wyjdziemy. To fajnie, a... Nie, trzeba było przechodzić takie sytuacje. No, ci ludzie są bardzo gościnni, bardzo szczerzy. Jeśli coś podają to od serca. W takich sytuacjach i mogą bardzo szybko się zrazić. Amerykanie na tym dużo tracili czasami, bo nie mieli takich sytuacji. No, nie mieli takich relacji. No dla niektórych jest to po prostu właśnie tak obrzydliwe. Jak powiedziałeś, no. Że słuchaj, ja z tobą, mi ludzie mówili, słuchaj, ja z tobą mogę rozmawiać, ty mi nie musisz płacić, ale Amerykanom za pieniądze tego nie powiem. No a wystarczyło zjeść. No, wystarczyło zjeść, tak? Wyszliśmy, od razu poszedł z płyn do spryskiwania rąk, tylko nie do rąk, a do ust. No i tyle. Bacha Bazi. Bacha Bazi? Jak to się tam czyta? Chodzi o tańczącego chłopca. Aha, to, no to mają takich chłopaków. I jak to jest tam? To jest powszechne, czy... Bo rozumiem, że to jest co? Co jest... No jak takiego, sama nazwa wskazuje... Jest już nawet na to określenie i nikt się temu nie dziwi. Tam nie jest dziwne. Jak ale głupac... jest takie przyzwolenie społeczne, czy tam jest, wiosce, czy gdzieś, że takie rzeczy są... Jest to przyzwolenie społeczne i nikogo to nie dziwi. Po prostu jest taka bieda. Jeśli chcesz mieć żonę, to musisz mieć na nią pieniądze. Musisz zapłacić za tą, za dziewczynkę, którą chcesz się ożenić. A nie wszystkich stać. No więc to jest tak, jak w tych wszystkich więzieniach w Europie czy w Stanach, jak długo kobiety nie miałeś, to i facet cię zainteresuje. Wszystko chyba w temacie, ale to... Nie, jest przyzwolenie społeczne. Spotkałeś dużo takich przypadków, bo to było jakiegoś tam szefa wioski, tak? No ale to jest, bo
Wiesz, słuchaj, to było bardzo częste, no, bo mimo wszystko tam naprawdę dużo ludzi bieduje, nie? I te związki, te kobiety nie są tak, wiesz, rozchwytywane. No, nie wiem zresztą z jakich powodów, nie wchodziłem w to aż tak mocno, ale jest to częste. Nie wzbudza zgorszenia i zdziwienia. Nie, oficjalnie się o tym nie mówi, ale jest to bardzo częste. Do czego się wykorzystuje dzieciaki na wojnie? Przynajmniej tak jak ty tam... Do tego samego, co w Powstaniu Warszawskim. Do walki. Ale to taka jest nieświadomka tych dzieciaków? Sorry, jestem brutalny, no ale czym się różnią dzieci afgańskie od dzieci warszawskich? Ten ma 10 lat i ten ma 10 lat. Ja wiem, że myśmy tu walczyli o wolność, no ale temu też można w Afganistanie w głowę wtruć, że walczy o wolność. No tak. Miałem taki przypadek, że właśnie 11-letni chłopaczek wrzucił granat temu synowi komendanta policji do samochodu, nie? Przy nas dosłownie, niedaleko od nas. Podbiegł, okno było otwarte, była granat do środka. Jak byś ocenił ludność Afganistanu z perspektywy czasu już? Mają przesrane. I tyle. 90% czy tam 85% to analfabeci. Brak prądu, brak wody. Brak kanalizacji, że się tak wyrażę. No to jak XX wieku może. To jak to jest, że ale mimo są takich... za to piękne, duże pola maków. No dobrze, ale jak to jest, że jest analfabetyzm, jest bieda i wygrali kolejną wojnę, można powiedzieć. Wygrali czy przetrwali? Przetrwali kolejną wojnę. No Jezu, no wojny są różne. Są kraje, których się nie zdobywa. Ale co takiego jest w tym Afganistanie, że tam najpierw Ruscy, wcześniej Brytole, teraz znowu cała Ameryka. O co chodzi? Bo przede wszystkim chyba położenie to jest po pierwsze i to chyba jest najważniejsze. A prawdą jest, że są tam jakieś złoża, na których nie ma technologii wydobycia jeszcze? Tak się mówi, jest cała tablica Mendelejewa na pewno w Afganistanie. Dosłownie. I tam jest, na pewno są złoża, które można jeszcze sięgnąć, które się opłacają. Kto teraz tam, myślisz, łapę położy na tym? Myślę, że na razie to będzie się teraz, talibowie ogłosili się państwem, a ISIS udowadnia, że się mylą. Czyli będą się tłukli między sobą. Ale z tego, co się zapowiada i z tego, co się dzieje na całym świecie, myślę, że dominacja jakaś Chin wejdzie. Tylko czy to będą proksy chińskie? Wiesz, co to proksy, nie? No właśnie. Czyli jednostki najemne, tak jak mamy te ludzi, na przykład Rosja ma ludzi Wagnera. Czy sami tam Chińczycy? Raczej wątpię, żeby Chińczycy sami się tam pokusili, ale jakaś dyktatura prochińska, oczywiście muzułmańska, bo Chińczycy nie są idiotami, nie będą tam nic zmieniać, nie będą im McDonald'ów budować, bo Amerykanie chcieli demokrację w 10 lat wprowadzić, a sami wiemy, jak demokracja na przykład w Polsce po 200 latach wygląda, czy 300. Ale jest jakieś... Światełko w tunelu, tak? Nie, ja chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakiś taki system, który będzie faktycznie dobry i sprawiedliwy i będzie działał, nie? Dla kogo ten system? No właśnie, dla ludzi. Dla których ludzi? Nie, nie będzie takiego systemu. Takich systemów nie ma. Jest demokracja, dzięki Bogu, że mamy, jaką mamy. Może ta nasza była lepsza, jest teraz gorsza, no ale myślę, że wszystko wróci do normy. Się ta krzywa wyprostuje. Tam demokracji długo nie wprowadzimy, bo... Słuchaj, mamy 1410. Lądujesz, kurde, pod Grunwaldem i mówisz, słuchajcie, weźcie się nie napierdalajcie, bo to nie ma sensu. Macie tutaj McDonalda, możecie się najeść, a tu macie kałasze, w razie czego jakby ktoś was napadł. Co oni zrobią? Pójdą na krucjatę z muzułmanami i dalej się będą napierdalać. Tylko, że już z lepszymi karabinami, no. Myśmy już o tym zamienili słówko, ale bo tam czy chodzi o to, czy sam zakończyłeś służbę, czy ci ktoś podziękował, czy się z kimś pokłóciłeś? Dogadaliśmy się. Dogadaliście się. I podziękowałem za służbę. Są tam jakieś jeszcze problemy, ale to wynikające, rozumiem, teraz z tej następny, książki. Tak, no pierwsze miałem za... Czyli to ta książka jest... Tak, to jest problem. To jest dlatego problem. Jej nie reklamuję. To jest, no, okej, okay. No wyblurujemy. Nie, no nie blurujcie, dobrze. Jestem za. Mamy tych pytań, może zaczniemy. Techniczne pytanie. Najprostszy sposób wykrycia podsłuchu w pomieszczeniu. Zadzwonienie do dobrego detektywa.
To szybka odpowiedź. Nie wiem, czy to pytanie jest słuszne. Nie, no, bo do takiej... Myślę, że to możemy zadać. Czy to będzie kontrowersyjne? I ty i ja wiemy, ale możemy głupa palić, że nie wiemy, o kogo chodzi. I ty na pewno nie wiesz, a ja tym bardziej nie wiem, kto to zrobił. Czyli go zabił. Chodzi o Andrzeja. Dlaczego służby go zlikwidowały? Zapewne jest ci znana postać pana Pieczonki, pseudonim Miami. Jakbyś krótko ocenił całokształt działalności na różnych polach tego gościa? Zapomniałem, że mam maskę, chciałem się napić. Może się napić. Nie, śmieję, taka dygresja. Sorry Tomek, ale bez osób trzecich nikt nie będę rozmawiał. Jasna sprawa. Napisał książkę, więc chłopak jest inteligentny. Okej. Okay. Czy SKW, SWW godnie zastąpiło WSI? Wiadomo, że odpowiem, że nie. Który z naszych wywiadów działa sprawniej? Dziękuję i pozdrawiam. Wywiadów? SWW to wychodzi na to, czy SWW, czy AW. Nie mam bladego pojęcia, bo 7 lat jestem poza resortem. Mhm. Ale słyszałem, że AW dobrze działa, bo informacje nasz rząd o tym, że imigranci, bo uchodźcy są z pierwszego państwa, do którego uciekną. Imigranci będą atakować naszą granicę. Agencja wywiadu rządowi przekazywała już w maju. Czyli mieli czas. Czyli muszą dobrze działać, przynajmniej ci. Czy w dobie internetu i ataków hakerskich wywiad i szpiedzy nadal mają sens? No jasne. Czy wojna internetowa jest możliwa? Pełny paraliż kraju. No takie trochę skomplikowane pytanie, ale czy źródła osobowe i agenci mają sens? Jasne, że mają, bo jeśli zrobisz agenta, który zostanie premierem albo ministrem obrony narodowej, to nie ma chyba, to chyba jest lepszy niż ten komputer. No, miałem zadać ciebie jakieś pytanie odnośnie tych agentów, ale przemilczę sprawę. Czy w obecnej chwili tylko Chiny na świecie to kraj nie do końca znany tak jak ZSSR po II wojnie światowej? Znaczy, tak nie za bardzo mocno rozumiem, ale chyba chodzi o to, że ciężko je rozpoznawać, chociażby z tego, że z państwem totalitarnym to wszyscy wiemy, nie? Ale wszyscy tam są raczej tak bardzo mocno zbliżeni do siebie, a Rosja jednak była różnorodna. Aczkolwiek kawał mi się przypomniał, chyba że to nie chcę. Nie, no. Well. No więc do tego właśnie... Nie, tu chodzi o to, czy Chiny jest taką potęgą, jak dawniej było ZSSR. Ja zrozumiałem, czy łatwiej rozpoznawać Chiny, czy ZSSR. No w każdym bądź razie, jeśli chodzi o jedno i drugie, Chiny są większą potęgą niż ZSR kiedyś. Na pewno są bardziej chyba hermetyczni ze względu na... Są hermetyczni ze względu na kulturę, nawet są bardzo hermetyczni i są bardziej nieprzewidywalni niż ZSSR. Dla mnie. I chyba mają większe środki i większe zasoby zarówno w ludziach, jak i w finansach. We wszystkim. Żeby się bawić. Dlatego właśnie jak spytałeś, kto w Afganistanie będzie rozdawał karty, stawiam na proksy chińskie. Jakie trzy rzeczy, które podczas likwidacji WSI zrobiłbyś inaczej? Nie poszedłbym na weryfikację i nie podjąłbym pracy. Dwie rzeczy. I już trzeciej bym nie zrobił, bo bym poszedł trzecia, to bym poszedł do cywila. Nie przystąpiłbym do weryfikacji, nie podjąłbym pracy w operacyjnej nie podjąłem, ale jakiejkolwiek dla SKW. Tamtego właśnie SKW. Czy będą jeszcze jakieś książki oprócz tych, które tutaj mamy? No, coś jest? No, teraz wychodzi, mam nadzieję, że mi nie zablokują, bo ze współautorem napisaliśmy książkę WSI Oficerowie Przeklęci. Jest już w redakcji. Jak jej nikt nie zabierze i nie zablokuje, to wyjdzie, bo to jest dokument. Faktografia o rozwiązaniu. Tutaj miałeś weryfikację, będziesz mógł sobie porównać z tą, jeśli ją przeczytasz. Myślę, że niewiele będzie odbiegało od pewnego rozdziału. Następna jest planowana, no tam coś dłubiej już przy czwartej części. Przygód pułkownika Sztelca. Także no coś tam... Ale ja od siebie zadam pytanie. Czy te książki są taką... Kto ma wiedzieć, ten wie. Ja wiem, ale czy to jest takie twoje też, chcesz... nie wiem, w ten sposób jakoś coś usprawnić w tych służbach, dać komuś coś do... dość, wiesz... Że to, że,
to nie piszę tego, że... Znaczy nie piszę, nie pytam w kontekście jakiejś tam... Wiesz, bo niektóre rzeczy się po prostu robi, żeby coś było lepiej. Nie? No, wyciąga się wnioski z pewnych spraw. Nie? No i wszyscy mówią, że to nie było słuszne rozwiązanie, w sensie likwidacja tego WSI i tak dalej, ale czy to też nie jest tak, żeby... Nie wiem, czy ta książka jest takim apelem, żeby, no słuchajcie, no zrobiliście źle, możecie zrobić coś lepiej i... To jest właśnie w tym, wiesz, to jest parę powodów. To jest fajny, to fan, no bo ja lubię pisać, na pewno. Dwa, no pokazuje mechanizmy, niektóre oczywiście, czego się nie powinno robić. A dlaczego? No bo uważamy się za kraj, który ma bardzo duże korzenie historyczne i tradycje jakiekolwiek, we wszystkim. Ale tylko idiota rozwiązuje własne służby i określa ich bandytami w całości. Tylko idiota. Ja nie spotkałem się z tym nawet u Rosjan, czytając ich historię, jak weszli bolszewicy, to sobie carską policję zostawili. Potem ich wykończyli, jak się już wszystkiego nauczyli. No to trzeba być skończonym idiotą, żeby strzeli se w kolano i byli zadowoleni. No to masochiści, no. Ale ich wykończyli. No dobra, ale nie od razu. No, trzeba mieć jakieś kurde cele w życiu. No, a nie. Celem jedynym było rozwiązanie. No i ogłosili sukces. Zgłosili 700 czy 900 spraw do prokuratury i żadnej w sądzie. I chyba nie wiem, czy z 10 może wylądowało w sądzie i żadna nie skończyła się wyrokiem skazującym. No ale to wiesz, może to teraz jest znowu afera z sądami. To może jest wina sądów. Wina Polaków. Ja mam wrażenie, że to jest chyba wina Polaków, że są w Polsce. Okej, czyli jeszcze raz. Piszesz książki, bo... Bo to jest fan. Bo to jest fan. I jest o czym pisać. Jest o czym pisać. Czy nasze służby po akcji Antoniego coś jeszcze znaczą w świecie? Sam się śmiejesz, a ty mnie pytasz. Nie? Znaczą czy nie znaczą? No na pewno dają im wzór, ale jakiego działania, to nie chciałbym się wypowiadać. Masz jakieś informacje o tym, jak inne służby postrzegają nasze służby, przynajmniej w Unii Europejskiej? Słyszałem, że my jesteśmy niezłym teatrem treningowym. Co to znaczy? No, wiesz, walka z cieniem, nie? Wiesz, że ci krzywdy nie zrobi. Dobrze, piaskownica. No widzisz. Słuchaj... Śmieszne, no ale na zachodzie... Znaczy to jest śmieszne, to jest tragiczne, no, i śmieszne zarazem. W Holandii złapali jakiegoś szpiega, wysokiej rangi oficera. Tam złapali, to nie jest sukces kontrwywiadowczy złapać szpiega, żebyśmy sobie wytłumaczyli pewne rzeczy. Nie jest sukcesem złapać. Przewerbowanie jest sukcesem, ale nie złapanie. Ale tam są takie metody, tu, tam, a u nas co? A u nas największym sukcesem co jest? Złapanie jakiegoś... potrzebnej kategorii szpiega raz na 5 lat albo wydalenie oficerów attaché, to nie są sukcesy kontrwywiadowcze wysokich lotów. Czyli sukcesem jest jak gdyby nabycie źródła. Przewerbowanie agenta. To jest sukces kontrwywiady. O tym się nie mówi. Nie? No, a jeśli się mówi o takich sukcesach, to znaczy, że no, służba... Nie. Może tak dobrze działają, no nie wiem. No. Ja nie jestem, powiedziałem, 7 lat jestem poza resortem, nie? Ale to te przecieki, które czytam co raz, że na przykład zdają, to jest chyba w Wirtualnej Polsce taki materiał, nie chcę kłamać, której sprzed pół roku, że jest egzamin w Skierniewicach. Mówię to, co przeczytałem oficjalnie. I zdają przyszli adepci kontrwywiadu egzamin i nie zdaje żaden. Po 2 tygodniach przystępują i wyrzucają wykładowcę. Ale to... Ja już nie abstrahuję od tego... Abstrahuję od tego, że nie zdaję. Ja już od tego abstrahuję, że po 2 tygodniach wyrzucają wykładowcę. Ja się chcę dowiedzieć, kto polił do prasy tą informację. No ale to już wiesz, jeżeli na, powiedzmy, na poziomie takiej instytucji dzieją się takie jaja, a wszyscy wiemy, co się dzieje na, nie wiem, zwykłym, regularnym wojsku, jeżeli chodzi o nabory nowych gości i tak dalej, no to... Słuchaj, żebyśmy się dobrze... Nie wiem, jak oni nie byliby doposażeni, wyposażeni i tak dalej, to tą sprawnością fizyczną, która teraz jest zarówno w wojsku, w policji i w innych służbach, to ja życzę powodzenia. Nie? Ja cię tylko zapytam jedno. Zrobiłbyś 2 tygodnie fajtera z gościa, którego byś dostał do obróbki? Nie no, zrobilibyśmy, jakbyśmy robili program reality show. No nie? Dobra, ale teraz tak poważnie, zrobiłbyś? Nie no, co ty, no to przecież to... A oni w dwutygodniowym kurs robili oficerów operacyjnych.
których wysyłali do Afganistanu. No to chyba mamy odpowiedzi na wszystkie zapytania z komentarzy. Jak układa się twoja współpraca z jednostkami specjalnymi GROM, JWK i TP na misjach? A to różnie, ale aczkolwiek... Oraz co sądzisz o tych jednostkach? Nie, no słuchaj, umówmy się. Ludzie, którzy tam służą, są zajebiście, zajebiście wyszkoleni. Bez dwóch zdań to nie ma o czym dyskutować. To są naprawdę fajterzy. Co innego, że nie mają śmigłowców, nie? No. Ale to nie jest ich wina. Okay. I to nie jest żaden żart w stosunku do nich, żebyśmy się umówili. Dobrze. To są fajterzy. Tragikomedia tu jest. Którzy się walczą i oni naprawdę, oni poświęcą swoje życie dla kolegi, dla kraju i to jest super. Ja też to zrobię. Pewnie ty też. Ale współpraca się układała raz dobrze, raz źle. Zależy, jak oni to widzieli, bo ja nie pozwalałem, żeby ogon kręcił głową. Bo jeśli ja planowałem, pracowałem nad pewnymi sytuacjami, dajmy na to miesiąc, dwa, to nie chciałem, żeby mi to spadło jedną nieudaną akcję. Jeśli ja mówiłem, że na przykład ten komendant to będzie nocował od 23 do 2 w nocy, a potem zmienia lokal, to nie leci się 5 nad ranem po niego. Bo wtedy jest największy sen, albo czytam o 4, bo wtedy najlepiej śpią. To wtedy to ja mam taką współpracę, bo oni stwierdzają, co oni zrobią, kiedy mi będzie bezpieczniej. To jak tak chcecie pracować, no to nie we mnie, no polecieli, nie złapali. Ale są też sytuacje, gdzie pewne rzeczy robione były i to bez dwóch zdań, tylko śmigłowce muszą być, bo pewną robotę, jak w kontakcie przeczytałeś, Amerykanie zrobili, mimo że... Bo mieli sprzęt. Bo mieli sprzęt, tak? A robota była naprawdę poważna. Nie wiem, czy to też będziesz mógł odpowiedzieć, ale czy w Polskiej Agencji Wywiadowczej istnieje coś na podobieństwo farmy, tak jak w CIA? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Może i mają jakąś farmę. Ty słyszałem, obce hodujesz, no. Hoduję. No, to może i oni mają jakąś farmę. I pszczoły. Hoduję. A ja hodowałem. Pszczoły? Pszczoły. Mój wspólnik ma ich chyba jeszcze ze 3 ule, mieliśmy z 12, ale no czasu nie ma, wiesz? Czasu no, nie. Ale co się stało? Ojciec hoduje. Odsprzedaliśmy. Nawet nie, oddaliśmy, bo był pszczelarz, wziął. Ale super zabawa. No i tam jest wojsko. Tam no, jest hierarchia. To można, oj był. Można się nauczyć dużo od pszczół. Czy jest realne przyjęcie kogoś ze służby z ulicy, na przykład bez osoby polecającej, albo tego, że przychodzi jeden z służby jeden do warunek. Drugiej? Jeden warunek jest przyjęty z miejsca. Z jak? Antoniego. Czyli w dzisiejszych czasach jest to możliwe, zresztą to się już dokonało. Bo to się już dokonało, nie ma o co pytać. Mhm. Czyli trzeba mieć plecy i legitymację partyjną. A nawet z legitymacji nie trzeba, jak się ma plecy, to po co ci legitymacja? Czy dużo było tak dobrych szpiegów jak Kazimierz Leski? Ja nawet szczerze powiem... Byli, to jest z czasów jeszcze przed tym naszym nowym układem. Mieliśmy ludzi, którzy dużo robili, mieli dojścia do gabinetów na przykład premiera we Francji, jadali. Myślisz, że dlaczego operacja Samum, o której się tak film jest nagrany, tak wyszła? Bo to, co powstało w Iraku za czasów PRL-u, to nasza agentura, tego dokonała. Tego nie dokonał wywiad demokratycznego państwa, tylko wywiad demokratycznego państwa, które się wywodziło z PRL. Mieliśmy dobrych szpiegów. Na całe szczęście myślę, że oficerowie, którzy ich prowadzili w 90 roku, zrobili wszystko, żeby te materiały poszły z dymem, żeby teraz nikt nimi nie grał. Bo w USI, jak w USI, widzimy, co się stało. A czy mamy to... To inna sprawa. Czy oficerowie znający biegle jakiś język obcy czasem wyjeżdżają na misję, udając osobę z innego kraju? Pominę to milczeniem. No. Proszę? Pominę to milczeniem. Okej. Dobra, czy jednak byłoby... Nie kontynuuję pytania. Czy służby wciąż muszą na siebie zarabiać? Też pominę milczenie. No niestety, są pytania, na które raczej nie chcę odpowiadać, bo wchodziłbym za mocno w pewne sprawy. Kiedy będzie audiobook najnowszej książki? Ale z tego, co ja widzę na Storytel, to chyba są wszystkie już. Zależy, może... To chyba tak, no. Ostatnio była zawieszeni i audiobook już jest. Bo ja teraz nadrabiam, słuchając. Jak to w końcu jest? Ryszard Kukliński to zdrajca... Czy nie? Zdradził wtedy PRL, a ślubował wierność, tylko władza się zmieniła i bohater WSI.
No coś mu tam nie wyszło, ale chodzi o to, czy Kukliński... No jakbyś go ocenił. No słuchaj, siedzisz ty, Tomek, siedzi tu Dawid, siedzę ja. Jesteśmy w jednym sztabie, w jednej komórce w plutonie. Pijemy razem wódkę, razem jeździmy na poligony, razem mamy oddać kraj, życie za ten kraj w PRL-u. Dajmy na to, jesteśmy w wojsku. Ani w partii, ani w wojsku. Jesteśmy razem żołnierzami. I co? Ty idziesz do, dajmy na to, jakiegoś Johna i dajesz namiary na nasz bunkier, bo wiesz, że zaraz dostaniesz papiery i s***dalisz. To kim ty jesteś? Dla mnie jako demokratą. Dla mnie jako żołnierza. Amerykanin, prawdziwy, patriotą, amerykański. Ale amerykańskim patriotą, o to ci chodziło. No dobra, okej, no to nie zrozumiałem pytania. Ja jestem żołnierzem, słuchaj. On dla mnie zdradził... Kukliński to jest postać... Oni go... Ale zapłacił srogą cenę za to. Słuchaj. Nawet, no co, no dwóch synów wykończyli. Tak, ale dobrze. To jest tak, widzisz, tu są zdania podzielone, czy wykończyli, czy poszli pod przykrywkę. No też. A jeśli ktoś pracował dla kontrwywiadu PRL-u, dla wywiadu PRL-u, a potem zaczął pracować dla Jankesów, bo stwierdził, że demokracja jest fajna, no to sorry, winę tu. Czyli, był, czyli na tamten czas był zdrajcą? Dla mnie jako żołnierza, oficera Wojska Polskiego nie chciałbym mieć w swojej okolicy kogoś, który tak ze mną zrobi. Wystawi mnie. On wystawił swoich kolegów. Mój ojciec nie był ani oficerem, był szeregowym w wojskach desantowych morskich. W tym czasie wylądowałby w Holandii, jako zdradził. Zostałby w tej, na tych plażach holenderskich, bo te plany poszły. Za co mam mu podziękować? Okej. Okay. W zasadzie to można powiedzieć, że ci wszyscy, którzy z PRL-u się przekonwertowali na te wojskowe służby informacyjne, to... Śmiało możemy powiedzieć, że to byli swego rodzaju patrioci i w zasadzie specjaliści, ale ktoś im chyba nie mieli takiego mandatu zaufania, no bo nie. Dużo się słyszało o tym, że no szły różne świndle też, nie? Ale chyba no w którym kraju na świecie takich świndli służby nie robią, no od tego są chyba. No, wiesz, policjant ma pilnować prawa, tak? Ma kodeks. Żandarmeria wojskowa ma pilnować prawa, trzymać się kodeksu. To po co jeszcze służby specjalne? No chyba mają działać na krawędzi prawa, tak? Czyli dokonywać pewnych rzeczy, które nie do końca są zgodne z prawem, bo jeśli wywiad wojskowy wyjeżdżający czy cywilny za granicę pozyskuje kogoś, to chyba nie robi tego zgodnie z prawem. No dobrze, ale jakbyś był takim... Załóżmy, że to zadaję też to pytanie wielu gościom. Jesteś tym, który rozdaje karty, nie? Jakbyś to zorganizował, żeby nie było tej cienkiej granicy, to tak jak widzisz, policjanci nie mogą stać na bramkach, nie? A ja uważam, że powinni stać, bo tam, gdzie stoją. Stoi policja, stoją. Ale widzisz, tam, gdzie stoi policja, nie ma narkotyków, jest nie, ład i porządek. Zgodnie. Ale też są policjanci, którzy narkotykami się zajmują. I jakbyś to, jak to teraz uporządkować? Bo policjant na bramce i na mieście to jest w zasadzie najlepszy taki gość do spraw operacyjnych, żeby to wszystko, całe dziadostwo tam załatwić raz na amen, tylko jest ta cienka granica. Jak sam wiesz, jak tak samo może ze służbami, oni się tego wystraszyli też, nie? Bo wtedy jak to, nie wiem, przepisami ogarnąć, żeby to jakoś, żeby ktoś nad tym miał kontrolę, albo żeby oni sami się kontrolowali, bo o to chodzi chyba w tym wszystkim, nie? Ja myślę, że nie. O co? W służbach. Ja o policji nie będę mówił, bo uważam, że... Ja policję podaję za przykład. Policja jest fajna, bo jeśli chodzi o to, ja uważam, że to jest niezłe doświadczenie dla policjantów w stanie na bramku. Zajebiste. Jeśli rozwiązałbym to jednym rzeczą, bo myślę, że policjant może zgłosić wniosek o dodatkową pracę i nie powinni im stawiać na drodze. No i to jest dodatkowa praca. No i tyle. Bo nie uważam, bramka to nie jest jakieś złe... Ja uważam, że to powinno być w ramach praktyk. No to widzisz, to nawet idziesz dalej. Ja się nie chcę i to powiedzieć. Powinno być obowiązkowo, a bo byłoby służby specjalne zależy, no widzisz, no zmieniliśmy ustrój, zmieniliśmy go bezkrwawo. Dogadaliśmy się ze wszystkimi, nie dogadaliśmy się ze służbami specjalnymi, na to wychodzi. Dogadaliśmy się z klerem, gdzie nie był weryfikowany, gdzie było 10 tysięcy teczek współpracowników. Żaden prokurator nie został za mocno skrzywdzony. A służby specjalne nagle stały się B. O co chodzi? Nie wiem. Teczki, no przecież mieli wgląd. Nie, to jest wszystko, myślę, że pod publikę. No, tak samo jak w WSI. Rozwiązano w 2006 roku. No ilu tych starych wsioków zostało po 16 latach w tym WSI? Dajmy na to, tych, co mają to coś do powiedzenia, mieli w 90 roku. W 90 miał 60 lat. To
To miał 76, no. Nie. To prawda, że panu generałowi Czempińskiemu zebrali tę emeryturę? Tak, no teraz, by the way? Tak. Ale oddali, czy? Teraz mu chyba oddali. No ale sam fakt, no jak ma się czuć facet? Obywatelem którego kraju on jest? Bo za bardzo nie jarzę. No i teraz dziwią się ludzie, że no trzeba być cholernie wielkim patriotą, żeby po tym wszystkim być dalej patriotą. Czy będąc w służbie, rodzina wie, gdzie służy? Czy trzeba było robić ich w balona? No na pewno z niektórymi rzeczami, wiesz, znam oficerów, którzy się nie przyznali przed rodziną do tego, że są w WSI, wykonywali swoje obowiązki. Wszystko zależy od formy, jakiej to wszystko wygląda. Jeśli pracował, no machałeś czasem tą legitymacją, wiedzieli, no, gdzie służysz. Nieważne jest w niektórych sytuacjach, gdzie służysz, tylko ważne, żeby utrzymać w tajemnicy to, co robisz tam, gdzie służysz. Tak z ciekawości, jak miałeś tą legitymację w WSI, to ona działała dawniej na drodze? W sensie drogówka? Powiem ci, że reklamę nam zrobił Maciarewicz, bo jak raz mnie jechałem pociągiem, bo samochód akurat był w naprawie i zapomniałem książeczki wojskowej, a z przyzwyczajenia połówkę kupiłem. I wyciągnąłem tą, kurde, nieszczęsną legitymację w WSI, że jestem żołnierzem. Nie, że oficerem, że w WSI, tylko że żołnierzem, nie, że mam tą zniżkę, bo mnie konduktor. To mnie konduktor pytał, to jaką prasę ma telewizji ten Wojsko Polskie, bo on o takiej instytucji nie słyszał. Myślał, że jestem z jakiejś takiej, wiesz, gazety wojskowej, nie? Toni nam zrobił reklamę, teraz wszyscy wiedzą, co to w WSI. Okej. Okay. Czy jest jakiś film sensacyjny bądź popularny, który najlepiej oddaje charakter pracy tej służby? Wiesz co, zastanawiałem się nad tym pytaniem. Nie chcę podawać żadnych tytułów, ale niezły taki prawie fabularny, dokumentalny film leci codziennie w wiadomościach o Sejmie. Co to ma wspólnego ze służbą? Że tam sami agenci, czy co? Nie wiem, ilu ich tam jest, ale ciekawie jest. No jest ciekawie, to fakt. Niektóre ruchy polityczne dają dużo do myślenia o tym. Jest to wszystkie... przypatrywać się, przeanalizować, to zobaczy dobry film ten człowiek. Kiedy następna część zawieszonych? Najłatwiej odpowiedzieć, jak skończę, nie? Dobre. Ale na pewno nie wcześniej niż jesienią następnego roku. To jednak trwa. Czy ciężko było odnaleźć się w cywilu? Nie miałem czasu na odnajdywanie się od razu. W zasadzie po 2 miesiącach poszedłem do pracy, podjąłem działalność. To zależy od człowieka, od sytuacji. Czasem za ciebie los decyduje, nie? Dobra. Szczęście. Czy jest możliwe, że katastrofę w Smoleńsku wykorzystały rosyjskie służby i dzięki niej systematycznie destabilizują życie polityczne? A co za tym idzie całą Polskę? Bez czy jest możliwe, jest dobra wypowiedź. Nie trzeba nic dodawać. No to jasne, że tak. Znaczy generalnie ta katastrofa i to, co się tam wydarzyło, moim zdaniem, to strasznie nas podzieliła. No i właśnie o to chodzi, o tą służbę. Natomiast jest dużo, którzy wierzą, dużo, którzy nie. No wiesz, nie jest dużo ludzi wierzących w Boga i dużo niewierzących, nie? No, są żelazne brzozy i różne no, takie właśnie. Inne. No całe szczęście w tym, szczęście w nieszczęściu, ale jak ten samolot spadł, to byłem w Afganistanie. No i dobrze, że w WSI już wtedy nie było. No tak, bo mogło być różnie. No właśnie. Kafir, w ostatniej książce tak opisujesz różne sytuacje na Lubelszczyźnie, a może jednak twoją prawdziwą historię wkraczę gdzieś, na przykład Chrubieszów. Nie mówię, że nie. Znam to miasto. Pozdrawiam. Czy jesteś w stanie zdradzić sytuację z Afganu, która najbardziej zapadła ci w pamięci? Nie musi być to negatywne. Ja mam same pozytywne wspomnienia. Na przykład? Ale to zależy właśnie, no, ta owca, co opisywałem na początku. No nie wiem, no na pewno parę tików mi zapadło w pamięci. A czy ty byłeś ranny? Wiesz, tam coś? Miałem jedną przytomność straciłem, jak żeśmy wpadli w wadi rosomakiem, zrolował się. Ale na całe szczęście wyszedłem z tego cało. No i na całe szczęście, jak miałem te tiki, gdzie na przykład Toyotę straciłem w kontakcie, to opisuję, gdzie wpadliśmy podwójną za zwadzkę, no i
musiałem użyć broni i eliminować wroga, dosłownie. No na pewno takie rzeczy zapadają w pamięci, nie? A co jeszcze zapada w pamięci ze śmiesznych? Jak był ostrzał rakietowy i mój kumpel leciał ze stracza z taką sztandarem z tyłu, bo papież za nim poganiał. Ale co, leciał do schronu, tak? Nie, do schronu, no tak, do schronu. Ze stracza do schronu. No. I taka biała flaga. No powiem ci, że jakbyście wtedy robili relacje na żywo na Insta, to by się działo. No działo, by się działo. Chociaż wy pewnie nie moglibyście tego zrobić. No to już było. Czy niektórzy politycy uwadzy są agentami na przykład rosyjskimi? No, ale to wnioski sami muszą wyciągnąć. Ci, co pytają. Czy niektóre, no to też. Czy niektóre decyzje władzy mogą być spowodowane występowaniem tych agentów? No to... Nie, no to ja nie zadaję tych pytań, bo... No bo pewnie na nie odpowiesz, ale jest tutaj takie pytanie, czy słyszał pan o doktoru Bartosiaku? Strategy and Future, ich projekcie Armii Nowego Wzoru. Nie słyszałeś? Nie ma odpowiedzi. Ja nie jestem ekspertem. Mamy tyle w Polsce ekspertów, że ja już się nie pcham. Bardzo dobrze. Czy ma pan odpowiedź na pytanie, dlaczego Polska ma tak niską gotowość bojową? To jest tak złożony problem, że nam by tutaj czasu nie starczyło na rozmowę, dlaczego mamy niską gotowość bojową. Wiele się zmieniło, mamy inne cele na przykład i nie uważam, że jest... Wszyscy mówią źle o armii, jak od niej odeszli. Wszyscy mówią źle o każdej dziedzinie, z której odeszli i myślą, że jesteśmy nie do zastąpienia. Wiesz, no ale jak nawet jak... Ja mam na przykład dużo kolegów, którzy są w wojsku i nie mogą pewnych rzeczy oficjalnie powiedzieć, bo po prostu mogą stracić pracę. No, no zgadza się. No. Ja też wtedy, jak byłem w wojsku, to też się na wiele rzeczy wkurzałem i na przykład jak byłem dowódcą kompanii, to wkurzały mnie pewne rzeczy. Ale robiłem wszystko, żeby swoje zadania wykonać. Pewnie ci ludzie, którzy teraz służą, u których się jedzie czasem niesłusznie, też robią wszystko, żeby te zadania, które im zleci jakiś dzban, wykonać. Czy one są bardziej mądre, czy one są bardziej głupie, nie wnikać nam, no ale po prostu gotowość bojową. Pod pojęciem gotowości bojowej wiele się rzeczy składowych nie składa. Teraz mamy tą sytuację na granicy. Jeśli chodzi o tych ludzi na dole, żołnierzy, policjantów, straż graniczną, oni zrobili wszystko, co można, a nawet więcej. Czego nie można powiedzieć od tych, co są nad nimi. I koniec, no. To jest takie skomplikowane, długie pytanie, ale przeczytam, nie? Potencjał naszego państwa jest wystarczający, większy niż na przykład izraelski, żeby zadbać o porządną armię, przystosowaną do naszego terenu i zadań przed nią stojących. Mimo tego tej armii nie ma. Na arenie międzynarodowej stawiamy tylko na USA. Nie wykorzystujemy po prostu wielu kart w grze. Czy powodem mogą być szpiedzy, czy po prostu debile u władzy lub chciwość? Szpiedzy, debile u władzy i chciwość. Podoba mi się. To myślałem, że rozbudowana odpowiedź będzie i tak dalej. Ja inaczej zadam pytanie. Jest pan kafir i ma taką moc sprawczą jak pan Jarosław. Jak pan ustawia tą swoją byłą instytucję, żeby ona działała sprawnie? Zaczynamy od zera. Od czego byśmy zaczęli? Jakbyśmy tych ludzi tam... Straszne. No. Od zera. No bo wiesz, wiesz dlaczego pytam? Bo łatwo się krytykuje. Zgadza nie? się. Łatwo się pisze książki Zgadza o tym, co się. Było, co by się zrobiło, tylko czasami jest tak, że jak się samemu trzeba za coś zabrać... Zgadza się. No to się budowałem czasami... jednostkę Batalion Rozpoznawczy od podstaw sprzed BRD-my, odbierałem z Bartoszyc przez 3 miesiące. Ale teraz jest tak, że już nie masz żadnych dzbanów. A ile mam pieniędzy? No wiesz, Skarb Państwa ma nieograniczone środki. No przecież nie, zablokowaliśmy wyłudzaczy VAT-u, karuzele VAT i w ogóle. Wybieram najpierw ludzi do tego wszystkiego. Ale od czego zaczynasz? Od doboru ludzi. Od doboru ludzi, którzy zaczną na przykład zakupami i specjalistów. Od doktryny, obronna czy atakująca. Zacznijmy od tego, od doktryny. Jaką my mamy w końcu doktrynę? Na czym ona polega? Czy my się bronimy, czy atakujemy? A jak się bronimy, to po co nam tyle starych czołgów? Mamy marynarkę wojenną, czy jej nie mamy? Jak nie mamy, to sobie dałby spokój.
No, trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytania, co my chcemy, a nie wszystkiego po trochu. Mm-hmm. Mamy jednostki specjalne, które mają zajebistych ludzi, tylko nie mają śmigłowców. Mamy zajebistych pilotów F-16, które nie wzięły w żadnym konflikcie udziału. I mamy marynarkę wojenną, która co? No mamy, to jak się nazywa ten okręt? I jedyne, co w końcu teraz na dzień dzisiejszy działa, to działają brygady pancerne, które jakieś dziwne ruchy wykonuje, się przerzuca z zachodu na wschód, nie wiem, żeby te leopardy zardzewiały, nie wiem, po co się to robi. Mamy kilka pułków rozpoznawczych, które mają zarąbisty sprzęt, na którym ja się uczyłem jeszcze na zmechu w 90 roku, czyli z BRDM-y i BWR-y. I co? No i co tu budować? Może najpierw zacznijmy od doktryny obronnej. Co my chcemy? Co zmiana władzy, to zmieniamy chorągiewki na mapie. Dzisiaj jest w Siedcach, jak ja byłem, to nie było nic. To zrobiliśmy batalion rozpoznawczy, 9. brygadę zmechanizowaną. W ciągu 5 lat te dwie jednostki rozwiązano, a teraz znowu powołano brygadę. My nie możemy się określić, co my chcemy. Ale myśmy mieli, przepraszam cię bardzo, jeszcze pół roku temu nie było Ministerstwa Sportu, a teraz już jest. No widzisz. Trzeba się określić, co się chce. No my nie wiemy, co chcemy. My coraz mamy nową koncepcję. Niby się bronimy, ale tak, ruchy takiego, nie wiem, padaczka jakaś, nie wiem. No bo w tym momencie trzeba się określić. Idziemy w to albo w to. No sorry, Bałtyk jest mały. Robimy 3 fregaty jakieś, nie wiem, do ochrony granic i tyle. No reszta za pomocą samolotów, śmigłowców, czyli myśliwców. I nie wchodzimy głębiej. Po co nam okręty podwodne? Gdzie one po tym Bałtyku będą pływać? 2 okręty podwodne wojnę wygrają. Jak my cieszymy się, że on wypłynął. Straszne to jest. Nie, mówisz od zera. No ale to trzeba się najpierw zbudowałbym doktrynę i wziąłbym do tego ludzi, którzy się na tym znają. Bo dobra, mówisz, że na wszystkim jest zapotrzebowanie na 150 tysięcy ludzi do wojska teraz, nie? Bo jakbyś... I jeżeli byś ty za to odpowiadał, to czego byś zaczął, jak tych ludzi zaciągnąć? Przede wszystkim, nie trzeba ja mam wrażenie, że w tym momencie jest, jeżeli chodzi o chętnych do wojska, to nie jest z chęci zostania z żołnierzem i służby dla kraju, tylko fajna kariera, fajny pieniądz w zasadzie. Czy ja wiem, trzeba czuć też fan jakiś, nie? No bo ja mu powiedziałem, jak trafiłem do wojska, no ale jakby mi się nie spodobało, to bym nie został. No bo to trzeba brać. No tak, ale mówimy, wiesz, my już jesteśmy dekadę przed tymi, którzy tam już są i którzy chcą iść do tego wojska, nie? Ale ludzie chcą iść do wojska, tak? No chcą. 150 tysięcy na 38-milionowy naród to nie jest dużo, jeśli chodzi o zorganizowanie armii. To jest kwestia tego, że trzeba zrobić przepisy, które by umożliwiły tym ludziom pójście do formacji i służenie w tej armii, a nie... Wszyscy mówią, że ja jestem przeciwnikiem WOT-ów, nie? No właśnie. Ja nie jestem przeciwnikiem służby gwardzistów, rezerwy, jakie inne, bo były BOT-y, potem jakieś rezerwy, teraz są WOT-y. To nie o to chodzi. Ja jestem przeciwnikiem upolityczniania tych instytucji i sam miałbyś zbudować komandosów na bazie WOT-ów, to byś ich wyśmiał. Bo jeśli facet by do ciebie, do treningu przychodził raz w miesiącu, to z jakiego ty z niego komandosa zrobisz? No miałbyś go nauczyć walki wręcz. To jest twoje zadanie. Nauczyć żołnierzy WOT-u raz w miesiącu, macie 2-godzinny trening walki wręcz. No nie ma szans. Znaczy wiesz, ja uważam, że w ogóle w wojsku brakuje czegoś takiego jak sporty walki, bo już nie chodzi o to, żeby się wszyscy mieli naparzać, tylko uważam, że tego rodzaju aktywność jest w stanie przynajmniej w jakiś sposób ukazać czyjąś odwagę, nie? I to robią też gromki, jak robią selekcję. Pewnych oporów, przełamywanie lęków. Tak. No. Chodzi o to, że on się nie boi przyjąć, że nawet jak się nie umie bić, to pójdzie, bo chodzi o odwagę, nie? No, odwagę. To są cechy, których nie wykrzeszasz z kogoś, jak on, patrząc na niego, czy on gra w piłkę siatkową, ręczną, czy tam nożną, nie? No, może ci bardziej napastnicy tak, nie? Ale tutaj jest... No tego mi brakuje przede wszystkim, nie? Obniżanie progu strachu przed uderzeniem kogoś, obniżaniem progu strachu przed przyjęciem uderzenia. No właśnie. No nie ma tego, ja się po prostu boję, bo był tutaj Motyl też na wywiadzie i on mówi, że generalnie problem z ludźmi w wojsku jest wszędzie na świecie, przynajmniej w specjalzach, że to nie jest tylko polski problem, bo Amerykanie mają to samo. A to jak gdyby trochę wynika też z tego, że jest nam wszystkim za dobrze, nie? I to młode pokolenie jest inaczej już chowane niż, nie wiem, ja czy
czy ty, bo my jesteśmy z tej, można powiedzieć, już jesteśmy boomerami. Ja nawet nie wiedziałem, że tak się nas określa już, ale... Ja od ciebie słyszałem. Boomerzy, którzy się chcą odmłodzić i trochę jest tak z tymi... Boję się po prostu nawet, że jak będzie to 150 tysięcy, to ja już słyszę od starszych kolegów z wojsku, że ci młodzi żołnierze w niektórych sytuacjach się sobie po prostu nie radzą. I to też teraz wychodzi na granicy, niektóre numery. No, ale jakieś, widzisz, no tak mówimy, ale 10 lat temu pojechałem do Afganistanu. W patrolach bojowych byli młode chłopaki po 20 lat i zajebiście sobie dawali radę. Miałem takich dowódców patroli poruczników, nie ja, ale baza Łory miała takich dowódców patroli, że ja z nimi w ciemno wszędzie jechałem i spałem w Rosomaku, bo czułem się bezpieczny, nawet przy tiku lekko się czasem budziłem. Bo wiedziałem, że te chłopaki wiedzą, co robią, a znałem dwóch dowódców patroli, którzy mieli po 25 lat. Skończyli z MEK, 2 lata i poszedł na misję dowódca patrolu. Patrol podejmował decyzję życia i śmierci. Dosłownie, życia i śmierci. Patrol wypadł na pieszo. To jest decyzja życia i śmierci przy trasie strzału. No ile myślisz, że teraz będzie podobnie? Myślę, że tak, bo wiesz, my oceniamy, że wiesz, każde pokolenie jak się starzeje, to mówi, że ci młodzi, to chuj, my to byliśmy twardzi. No trochę tak. No. A nasi dziadkowie też w ogóle. No w ogóle, to były te wyścigi. Ale no dobra. I on się zawsze mi powtarza na przykład, że nie, za niego to było wojsko, a ty chuj, nie wojsko byłeś. No ale trochę miał rację też, nie? No tak, tak samo jak wyjrzysz naszych dziadków, którzy przeżyli II wojnę światową. Zgadza się. No i tam, wiesz, jedli psy, koty, żeby przeżyć, ale i tak dalej. Cywilizacja idzie dalej, nie? No właśnie. No cywilizacja idzie dalej, potrzebuje innych ludzi. Już nas nie potrzebuje. Tomek, spokojnie. Będą inni, zastąpią nas. Zobaczysz jeszcze. Ja wiem. Zobaczysz, że era, ja zawsze mówię, era, jesteśmy świadkami... Einstein powiedział, że następna wojna będzie na kamienie. Oby nie. Po tej, co teraz nastąpi, nie? Nie, no teraz to chyba będzie taka właśnie wojna hybrydowa. No tak, teraz widzisz, Rosjanie wycwanili się i będą walczyć za pomocą jednostek takich jak formacja Wagnera, no nie wiem tam. Zielone ludziki. Donbas, Krym. Ja się nie boję na przykład tego, że tutaj jest straszenie, że tutaj nagle na nas najedą. No nas nikt nie najedzie, bo Rosjanie już dawno doszli do wniosku, że ich potencjał nie jest wystarczający, żeby zrobić tą otwartą wojnę. To pokazuje Ukraina. No. Oni się tam będą bawić na tym wschodzie, dla nas wschodzie Ukrainy. Wojnę podjazdową. To samo będzie się działo. I to przeprowadzą, myślę, że na naszą granicę wschodnią już się powoli dzieje, że będziemy mieli tu taki cyrk już teraz cały czas. Gdyby Rosjanie chcieli to otwarcie zrobić, to mają cały pas granicy z obwodem kaliningradzkim. Tam byśmy mieli uciekinierów. Jakoś tam ich nie ma. No tak. Rosjanie są już za słabi na wojnę otwartą. Oni są potęgą. Nie mylmy tych. Są potęgą. Jest to duży kraj, mający dobrą armię. Ale dobry wywiad mają? Bardzo dobry. Jeden z lepszych. A to, że czasem wpadają, no, ten się nie myli, kto nic nie robi. Ale to już nie jest ta armia, która może... Putin ma inny problem. O tak bym to określił. Chiny. Tak, swój wewnętrzny. Walka o władzę. Niektóre rzeczy są też robione... pod wewnętrznego, tak jak u nas w kraju, pod wewnętrznych wyborców. A wierzę, jakie są realia. Teraz lepiej, poza tym to jest tańsze. To, co robi, jest o wiele, wiele tańsze niż otwarta wojna. I co by mu dało zajęcie Ukrainy? Ile Ukraina liczy ludności? 80 milionów? 60? Coś takiego. Chyba 60. Kto będzie okupował ten kraj? I jakiej armii trzeba, żeby tą okupację zrobić? I ilu żołnierzy rosyjskich w czasie tej okupacji zginie w zasadzkach i jaki to będzie miało wpływ na nastroje w Rosji, czy nie taki sam jak po Afganistanie. Oni zajmą tę Ukrainę, ale czy im to się tak na dłuższą metę będzie opłacać? Tak samo Polska, no zajęliby Polskę, dałoby się tu wjechać, ale czy dałoby się potem równie składnie i w całości wyjechać? Myślisz, że jeszcze jak się zmienią się rządy, to ktoś wpadnie na pomysł, żeby wykorzystać wiedzę i doświadczenie takich ludzi jak ty? Nie wiem, nie myślę nad tym, bo ja już jestem na etapie innym życia, a ten etap życia mojego jest zamknięty, tak jak zabawa. A jak radzą sobie ci wszyscy twoi koledzy, którzy z tobą służyli? Myślę, że bardzo dobrze jest wielu... Czyli ogarnęli sobie... Słuchaj, to byli ludzie naprawdę, do WSI szli ludzie naprawdę inteligentni. No, trzeba było być oficerem po wyższej szkole oficerskiej. Przeważnie byli to oficerowie nie po zmechu, a po Wojskowej Akademii Technicznej. Umysły ścisłe. 2-3 języki czasem znajomości.
ci ludzie nie giną tu mnie. Znam ludzi, którzy w firmach Boeing pracują teraz. No, potencjał został zagospodarowany. Szkoda, że nie przez państwo. No właśnie. No, nie znam autentycznie. Nie znam z moich grupy, z których oficerów młodych, bo ja jak rozwiązano WSI miałem 35 lat. Czyli nie byłem zbyt stary, tak mi się wydaje, a byli tacy, co mieli po 30-29. Nie znam żadnego bezrobotnego. No za to znam chyba z czterech, którzy pracują dla korporacji zachodnich. Mam nadzieję, że nie szpiegują. Nie, technicznie. Mają serce po prawej nie, stronie? Nie, serce mają tam, gdzie trzeba, normalnie. Nie mieli żadnej operacji w środku. Nie, bo ostatni taki komentarz. No, ma serce po jestem, jestem prawdziwie Polakiem i mam serce po prawej stronie. Nienawidzę lewaków i platformy. Nie, to idzie do lekarza, bo nie ma takich. Okej. Okay. I ostatnie pytanie z komentarzy. Czy jeżeli byś miał jeszcze raz wybór, czy wybrałbyś taką właśnie karierę wojskową, czy wybrałbyś jakąś jednak cywilne spec-służby, jak tutaj znaczy, słuchacz nie, określił? Nie. Zostałbym, to nic bym nie zmieniał. Poza tym mundur ma fany, koniec, wojsko to wojsko. Ach, nie, z całym szacunkiem dla cywilnych funkcjonariuszy, jednak żołnierz to żołnierz i koniec. No. Dla mnie osobiście nie zmieniłbym nic. Poszedłbyś tą drogą jeszcze raz? Poszedłbym tą drogą jeszcze raz. Okej. Okay. Słuchaj, idą święta. Ja tu ci narektowałem coś, żebyś miał... Tomasz, żebyś sobie postawił na pamiątkę za służbę z podziękowaniem. Dzięki ci bardzo. A Tomasz, drogi panie, żebyś sobie przy choince, nie wiem, z małżonką czy z kolegą odpalił i tu masz nasze szklanki, super, które dla nas Huta Szkła z Jasła robi. Cóż, dzięki bardzo, że wpadłeś. Mam nadzieję, że... Idą święta. O, to dla was. Jak się podzielicie, to wasza sprawa, Tomek. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za to, że wpadłeś, za to, że poopowiadałeś. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja... Nie ma sprawy. ...się spotkać może na Strzelnicy, bo przypominam, że... Tak, jak najbardziej. Kafir prowadzi też swój podcast z kolegą... Dzikowski Andrzej. Z policji też, tak? Tak, były instruktor. Wygadani weterani. Mówimy o broni. Znaczy o broni może nie, o strzelaniu, o wszystkim. No. Jest o broni, jest o polityce, jest o bieżących sprawach. Zawsze jest w tle strzelnica. No i dobrze, trzeba strzelać. No także my zapraszamy ciebie w takim razie. A gdzie macie tą strzelnicę? Mamy dwie. Jedną mamy w Płońsku, a drugą mamy pod Egionowem. Są dwie strzelnice, gdzie tam raz na jakiś czas, bo ja mam swoją pracę, prywatną firmę prowadzę, spotykamy się, coś tam postrzelamy. No ale też jeździmy po strzelnicach ludzi, którzy interesują się strzelaniem. Mamy kilka zaproszeń. A przy okazji, jak już mówimy o tych twoich... Z jakich usług możemy skorzystać, jeżeli chodzi o usługi Kafira? Jakie usługi świadczysz? Ale nie, no tutaj to bym nie poświadczył. Zewnętrzne za bardziej. To widzę wewnętrzny obiekt, a ja się zewnętrznymi obiektami zajmuję. Na zewnątrz. Wielkopołaciowy. Ale to nie możesz powiedzieć, co robisz, czy jak? No raczej bym nie chciał na ten temat mówić. Aha. Ale jak można cię znaleźć, żeby takiej usługi skorzystać? Można zadzwonić. Okej. Okay. Dobra, numer podamy na stronie. Ciężko jest mi to mówić, ale pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę i lajkach zarówno dla nas... Znaczy dla mnie, dla mojego kanału, dla kanału Kafira, bo jest to motywujące w pewien sposób i zachęcające do tego, żebyśmy kręcili dalej ten nasz materiał i mówili o pewnych rzeczach, które was interesują. Też tak uważam. 90% osób nie subskrybuje kanału. A 90% osób nie subskrybuje kanału. Ile? 90%. No to masakra. Normalnie powinno być zakazane oglądanie. Dobra, dziękuję bardzo. Dzień. I idziemy na kawkę. No. Partnerem odcinka jest...